Kochani, w części drugiej nasz aniołek w sukieneczce jest skończony. Teraz jeszcze tylko witajcie, kochani, w drugiej części. Mamy już tutaj sukieneczkę zrobioną. Mamy tułów, mamy główkę, więc zostały jeszcze skrzydełka i nasza tutaj kamizeleczka taka jakby. Więc zaczynamy od skrzydełek. Zaczynamy od skrzydełek. Magiczny krąg. Oczko łańcuszka, żeby się nie rozwaliło. Mamy jedno oczko łańcuszka zrobione, jeszcze robimy dwa, czyli w sumie mamy trzy oczka łańcuszka na pierwszy słupek i robimy w kółeczku 18 w sumie słupków, czyli mamy już 2, 3, 4, 5, i robimy 18 słupków w kółeczku. 18 słupków zrobionych. Zaciskamy niteczkę. I tutaj jak kończymy, raz, dwa, trzecie oczko, oczko ścisłe. I teraz będziemy wykonywać, podzielimy sobie te nasze skrzydełka na dwie połowy. Najpierw robimy pierwszą połowę, potem robimy analogicznie drugą połowę. Więc teraz tutaj przez 9 słupków, bo było 18, więc dzielimy na pół 9 słupków. W każdym z 9 słupków robimy po 2 słupki. Czyli 3 oczka łańcuszka na słupek i w tym samym miejscu jeszcze jeden słupek. Mamy pierwszy słupek. Dalej na drugim 2. Na trzecim 2. Na czwartym 2. Na piątym 2. Na szóstym 2. Na siódmym 2. 7. 8. Też 2. I na dziewiątym 2. Czyli połowę mamy zrobioną. Tu powinno nam wyjść też 9 słupków. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wszystko się zgadza. I rząd. Będziemy liczyć to jako, to był rząd pierwszy. Teraz rząd drugi. 3 oczka łańcuszka na słupek. Obracamy robótkę i na każdym słupku robimy słupek. Czyli będziemy mieć 18 słupków. I tak sobie robimy do końca tego rzędu. Słupek na słupku. I mamy 18 zrobionych. Teraz powtarzamy znowu ten rząd. 3 oczka łańcuszka, obracamy i znowu po jednym słupku. W każdym słupku. Więc znowu będziemy mieć 18 słupków. I tak sobie robimy do końca. I trzeci rząd zrobiony, 18 słupków. Może się teraz troszeczkę zwijać, ale potem skrzydełka się wyprostują. Zresztą jak będziemy napinać szpileczkami, to one będą proste. Więc się proszę nie przejmować, bo robiliśmy tutaj
dwa razy po tyle samo ilość słupków, więc to się troszeczkę wybija tak do środka. Dobrze, zaczynamy rząd. Raz, dwa, trzy, czwarty. Trzy oczka łańcuszka na słupek, oczko łańcuszka na łuk. I teraz będziemy robić to samo, słupek na słupku, tylko przedzielamy słupki oczkami łańcuszka. Oczko łańcuszka, słupek na słupku. Oczko łańcuszka, słupek na słupku. Oczko łańcuszka, słupek na słupku. I tak do końca rzędu. Czwarty rząd skończony. Piąty rząd będzie to samo. Powtarzamy. Trzy oczka łańcuszka, oczko łańcuszka przerwy i znowu słupek na słupku, oczko przerwy. Słupek na słupku, oczko przerwy. Słupek na słupku, oczko przerwy, słupek na słupku, oczko przerwy i słupek na słupku i tak do końca rzędu. Znowu ta sama runda, słupek na słupku i oczko łańcuszka przerwy pomiędzy słupkami i tak do końca rzędu. I rząd raz, dwa, trzy, cztery, piąty zakończony. Teraz rząd szósty, to samo, tylko pomiędzy słupkami dwa oczka łańcuszka. Raz, dwa, trzy oczka łańcuszka na słupek i dwa oczka łańcuszka na łuk. Obracamy i słupek na słupku, dwa oczka łańcuszka, słupek na słupku, dwa oczka łańcuszka, słupek na słupku, dwa oczka łańcuszka, słupek na słupku, dwa oczka łańcuszka i tak do końca rzędu. Słupek na słupku, dwa oczka łańcuszka pomiędzy i do końca robimy. I jak mamy zakończone te raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, sześć rzędów, robimy oczko łańcuszka i odcinamy tutaj na tym etapie niteczkę, ponieważ będziemy teraz robić drugą połowę naszych skrzydełek, a dopiero potem w ostatnim rzędzie będziemy wykańczać całe skrzydełka. Więc tutaj niteczkę chowamy, mi się tak ucięło, później sobie ją schowam. I teraz robimy drugą połowę analogicznie, tak jak żeśmy robili tą pierwszą. Ja Wam tylko pokażę pierwszy rząd, a tak sobie zrobicie sami. Wbijamy się w pierwszy wolny słupek, robimy trzy oczka łańcuszka i robimy tak, jak żeśmy robili tutaj ten pierwszy rząd, czyli dwa słupki w oczku. Mamy dwa, następnie kolejnym robimy dwa słupki, kolejnym dwa, raz, dwa, 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 kolejnym dwa, kolejnym dwa. Dwa, raz, dwa, dwa i w ostatnim dwa, raz, dwa, czyli powinno być tutaj nam 18. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście, siedemnaście, osiemnaście. Mamy 18 słupków i robimy to samo, co po tej stronie, czyli teraz znowu
rząd 18, znowu rząd 18, a tutaj już robimy 18, tylko że słupki przedzielamy oczkiem łańcuszka. I tutaj też, potem robimy 2 oczka łańcuszka. I tak robimy. Musicie sobie cofnąć filmik i kontynuować tą drugą część tak samo jak pierwszą. I spotykamy się, jak będziemy mieć te 2 skrzydełka zrobione. 2 połówki. I skrzydełka mamy już skończone. Tak wyglądają. I teraz ten rząd taki wykańczający. Odwracamy robótkę i tutaj w przestrzeni robimy oczko ścisłe. 2 oczka łańcuszka, narzut i słupek, tak żeby, znaczy tutaj powstały nam 2 słupki łączone górą. 3 oczka łańcuszka, tutaj robimy pikotek na górze. Następnie 2 oczka łańcuszka, narzut i pod kolejnym łańcuszkiem przestrzeni robimy 2 słupki łączone górą, 3 oczka łańcuszka i pikotek, 2 oczka łańcuszka i znowu 2 słupki łączone górą, łączymy, 3 oczka łańcuszka i pikotek, 2 oczka łańcuszka, w kolejnej przestrzeni znowu 2 słupki łączone górą, 3 oczka łańcuszka i pikotek. I tak robimy sobie do końca tutaj tego skrzydełka, tutaj. 2 słupki łączone górą i pikotek na górze i 2 oczka łańcuszka pomiędzy. I ja tutaj już dotarłam do końca. Tak wygląda zakończenie tutaj w jednej połóweczce. I teraz tutaj, gdzie robiliśmy ten ostatni motyw, 2 słupki łączone górą i pikotek, tutaj zrobimy jeszcze pod tym łańcuszkiem 2. 2 takie motywy, czyli 2 oczka łańcuszka, 2 słupki łączone górą, pikotek, 2 oczka łańcuszka i jeszcze raz pod tym samym łańcuszkiem robimy tą samą grupę, czyli 2 słupki łączone górą, 3 oczka łańcuszka i pikotek. Mamy takie tutaj zaokrąglenie naszego skrzydełka. I lecimy teraz przez tutaj przez te słupki. 2 oczka łańcuszka, pod kolejnym tutaj słupkiem 2 słupki łączone górą, pikotek, 2 oczka łańcuszka, następny motyw, 2 słupki łączone górą, 3 oczka łańcuszka i pikotek, 2 oczka łańcuszka, pod kolejnym 2 słupki łączone górą, 3 oczka łańcuszka, pikotek. I tutaj w następnej raz, dwa, trzy. I tutaj w następnej już będzie troszeczkę inaczej. Robimy 2 oczka łańcuszka, narzut i tutaj robimy tylko 2 słupki łączone, znaczy nie łączymy ich. I patrzcie, tutaj, żeby tak łatwo zapamiętać, raz, dwa, trzy, w trzecim i tutaj na drugiej połówce, raz, dwa i tutaj trzy, narzut i tu na tej drugiej połówce, w trzecim rzędzie robimy to samo. 2 słupki, teraz łączymy 1 i przez 3.
I teraz tutaj robimy pikotek. Dwa oczka łańcuszka. I dalej kontynuujemy. Dwa słupki łączone górą. Raz, dwa, trzy. Pikotek. Dwa oczka łańcuszka. Dwa słupki łączone górą. Raz, dwa, trzy. Pikotek. Raz, dwa. Dwa słupki łączone górą. Raz, dwa, trzy. Pikotek, dwa oczka łańcuszka. I tutaj na tym rogu robimy trzy takie te motywy. Czyli jeden motyw, dwa słupki łączone górą. Raz, dwa, trzy oczka łańcuszka. Pikotek. Raz, dwa oczka łańcuszka. Kolejny motyw. Dwa słupki łączone górą. Raz, dwa, trzy. Dwie pierwsze niteczki, pikotek, raz, dwa i ostatni motyw. Raz, dwa, trzy, przez niteczki. Mamy trzy zrobione, przechodzimy na kolejny tutaj, pod kolejny łańcuszek i robimy to samo. Raz, dwa, trzy i pikotek. I tak kontynuuj. Oj, tu mi się coś stało. Dobra, to ja sobie to poprawię. Kontynuujemy to przez całe nasze skrzydełka. Tu robimy pojedyncze. Pamiętajcie, że na rogu robimy trzy te motywy. Potem raz, dwa, trzy pojedyncze. Raz, dwa. I tutaj w tym łączymy tak samo jak tutaj. Po prostu podwójne słupki łączymy w dwóch przestrzeniach tutaj. Potem znowu tutaj na rogu, nie tutaj, tutaj na rogu trzy. I tutaj spotkamy się i ja pokażę Wam, jak zakończyć nasze skrzydełka. Także lecimy sobie teraz, tak jak pokazywałam tutaj, do samego końca. Potykamy się tutaj. I zakańczamy. Tutaj jeszcze mi został pojedynczy jeden motyw, czyli dwa słupki łączone górą. Trzy oczka łańcuszka. Wbijamy się tu pod dwie pętelki. Pikotek. Dwa oczka łańcuszka. I tutaj już mamy nasz róg, gdzie mamy jeden tylko motyw, więc teraz robimy jeszcze dwa. Czyli dwa słupki łączone górą. Raz, dwa, trzy oczka łańcuszka. Pikotek. Dwa oczka łańcuszka. Dwa słupki łączone górą. Raz, dwa, trzy. Pikotek. Raz, dwa i tutaj wbijamy się pod pikotek i robimy oczko ścisłe, oczko łańcuszka i odcinamy niteczkę, bo skrzydełka mamy już zrobione. Zaciągamy i nasze skrzydełka wyglądają na razie tak. Oczywiście trzeba je wykrochmalić, napiąć szpileczkami, żeby dostały ładnego kształtu, żeby wszystkie tutaj się ładnie porozciągało. I tak wyglądają skrzydełka. Czyli mamy już tułów, mamy skrzydełka. Teraz będziemy robić tą kamizelkę taką, taki coś ala, taki płaszcz, no płaszczyk to nie. I zaczynamy naszą narzutkę. To już jest ostatnia część naszego aniołka. Pętelka i 21 oczek łańcuszka.
Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście, siedemnaście, osiemnaście, dziewiętnaście, dwadzieścia, dwadzieścia jeden. Mamy łańcuszek. I teraz przytrzymujemy sobie tutaj oczko, robimy trzy oczka łańcuszka, jedno oczko na łuk, na rzut i tutaj w tym trzecim oczku robimy sobie słupek. Dalej na rzut pomijamy jedno oczko łańcuszka, w drugim oczku robimy dwa słupki, oczko łańcuszka i dwa słupki. Dwa słupki, oczko łańcuszka i dwa słupki. Raz, dwa. I teraz znowu narzut, oczko jedno pomijamy, wbijamy się w kolejne i robimy słupek, oczko łańcuszka i słupek. Narzut, pomijamy następne oczko, wbijamy się w kolejne i robimy dwa słupki, oczko łańcuszka i dwa słupki. Raz, dwa. I narzut, pomijamy jedno oczko i w następne wbijamy się i robimy słupek, oczko łańcuszka i słupek. Narzut i znowu pomijamy. Kolejne wbijamy się, robimy dwa słupki, oczko łańcuszka i dwa słupki. I tak sobie róbcie do końca na zmianę. Raz, dwa słupki, oczko łańcuszka i dwa słupki. A drugi raz fałkę taką zwykłą. I do końca tych oczek łańcuszka. I ja tutaj już mam zrobione. Mamy tych motywów dwa słupki, oczko łańcuszka. Dwa słupki mamy. Raz, dwa, trzy, cztery. I tu jest piąty. I tak wygląda początek naszej narzutki. I teraz rząd drugi. Obracamy i wbijamy się pod łańcuszek, robiąc oczko ścisłe. Trzy oczka łańcuszka na słupek, oczko łańcuszka na łuk. I tutaj na początku i na końcu robimy zwykłą fałkę. W fałce. Dalej narzut mamy dwa słupki, dwa oczka, oczko łańcuszka, dwa słupki i tutaj pod oczkiem łańcuszka robimy sześć słupków. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i szósty słupek. Trzy oczka łańcuszka i w następnej tutaj w fałce robimy półsłupek. Trzy oczka łańcuszka. Znowu mamy motyw. Pod łańcuszkiem sześć słupków. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. 5, 6 i znowu 3 oczka łańcuszka w tej fałce, półsłupek, 3 oczka łańcuszka i znowu mamy motyw i tu robimy 6 słupków i tak do końca rzędu. Tutaj na końcu tej fałki, gdzie fałka jest, robimy zwykłą fałkę, ale to ja wrócę i pokażę. Ostatnie tutaj 6 słupków zrobione i narzut w tej ostatniej fałce robimy fałkę.
Słupek, oczko, łańcuszka i słupek. I tak teraz wygląda. O! Taki kołnierzyk. I teraz rząd trzeci. Obracamy pod łańcuszkiem oczko ścisłe, trzy oczka łańcuszka, oczko łańcuszka na łuk i słupek. Teraz narzut. Tutaj chyba nie było oczka łańcuszka. Chyba nie. Narzut i na słupkach robimy słupki, przedzielamy je oczkami łańcuszka. Oczkiem łańcuszka. Raz, dwa, oczko łańcuszka, trzy, oczko łańcuszka, cztery, oczko łańcuszka, piąty słupek, oczko łańcuszka i szósty słupek na słupku. O. Następnie 5 oczek łańcuszka. Pomijamy tutaj tą kokardeczkę i znowu słupek na słupku. Słupek, oczko łańcuszka, słupek, oczko łańcuszka, słupek, oczko łańcuszka, słupek, oczko łańcuszka, słupek. Oczko łańcuszka i słupek. I znowu 5 oczek. 2, 3, 4, 5. Pomijamy tutaj ten półsłupek oczka łańcuszka. Wbijamy się w słupek. Robimy słupek, oczko łańcuszka i słupek. I tak robimy sobie do końca. Na końcu fałka w fałce. I ostatnie słupki tutaj zrobione. Narzut i fałka ostatniej fałce, czyli słupek, oczko, łańcuszka i słupek. Taki kołnierzyk mamy. Dobra, i teraz ostatni rząd. Będziemy wykańczać tak, jak wykańczaliśmy tutaj sukieneczkę naszego aniołka. Będą to słupki łączone górą i pikotek. Obracamy. Tutaj w fałce robimy oczko ścisłe. Oczko łańcuszka i półsłupek. Następnie narzut i pomiędzy słupkami, dwa słupki łączone górą, trzy oczka łańcuszka, pikotek, dwa oczka łańcuszka, w następnej przestrzeni, dwa słupki łączone górą, trzy oczka łańcuszka, wbijamy się pod dwie pętelki, pikotek. Dwa oczka łańcuszka i w kolejnej przestrzeni dwa słupki łączone górą, trzy oczka łańcuszka, pikotek, dwa oczka łańcuszka, kolejna przestrzeń, dwa słupki łączone górą, trzy oczka łańcuszka, pikotek, dwa oczka łańcuszka i ostatnia grupa słupków. Raz, dwa, trzy. Pikotek, trzy oczka łańcuszka, półsłupek pod łańcuszkiem pięciooczkowym, trzy oczka łańcuszka i znowu pikotek, trzy oczka łańcuszka i przechodzimy znowu do dwóch słupków łączonych górą i pikotka. Raz, dwa, trzy.
dwa oczka łańcuszka i kolejne dwa słupki łączone górą, trzy i kotek. I tak robimy sobie do końca. Ja pokażę Wam tu, jak zakończyć nasz kołnierzyk. I ja już tutaj skończyłam. I pół słupek robimy w fałce. Oczko łańcuszka. Odcinamy niteczkę. I nasz kołnierzyk, nasza narzutka jest zrobiona. Tak wygląda. Jedną niteczkę schowałam, teraz trzeba drugą. I mamy już wszystkie trzy części naszego aniołka. I w tej części to będzie wszystko. Natomiast w trzeciej części pokażę Wam, jak ja, może nie wszystko jak montuję, ale po prostu pokażę Wam suszące się moje elementy rozpięte, a potem będziemy przyklejać i zrobimy sobie aureolkę z tych z perełek. Tutaj już nie będę tego przyklejać, na wizji ja sobie przykleję później, no i takiego sobie zrobimy, tego aniołka przykleimy to później. Także zapraszam do części trzeciej, gdzie będziemy wszystko sobie montować na naszym aniołku.